Zgodnie z tym, co obiecałem, 2 minuty po 20 rozpoczynamy. Witam serdecznie na prezentacji Skyward Community. Prezentacja ta dzisiaj dotyczy programu partnerskiego. Jak wiemy, niektórzy z nas już dobrze znają ten program. Jest on prosty. Dla wielu ludzi tak naprawdę stał się fajnym źródłem dodatkowego dochodu lub głównego dochodu, bo też takie osoby znam. Dlatego też ja też zachęcam ze swojej strony do tego, żeby również rozwijać sieć partnerów, całą tą swoją organizację w firmie Skyward Community, ponieważ nie jest to perspektywa tylko na kilka miesięcy czy rok, dwa, nawet kiedy się udziały skończą, te główne, o których się mówi, matki, spółki matki, ale będą też udziały później tych, z tego co się dowiadujemy, informacje docierają do nas, będą udziały projektów adresowych i tutaj jak gdyby pierwokupu z jakiejś tam części różnych projektów będziemy mieli my jako partnerzy, wieloletni nieraz partnerzy firmy Skyward Community, więc to nas cieszy, że tutaj jak gdyby ta współpraca nadal będzie trwała, pomimo tego, że może być tak, że w pewnym momencie będziemy otrzymać już dywidendy, będziemy mogli ewentualnie jakąś część udziałów spieniężyć, co nie będzie jak gdyby kolidowało z tym, że każdy z nas będzie mógł nabyć kolejne udziały już normalnych projektów adresowych, komercyjnych, które będą powstawały w różnych zakątkach świata. A więc tak, zaczynamy, jeśli chodzi o prezentację. Krótko, dosłownie dwa zdania. Nazywam się Duczmański Mariusz. Usługami online zajmuję się naprawdę od wielu lat. Inwestorem w firmie Skyward Community jestem od 2016, czyli 5 mniej więcej lat minęło w marcu. 2 lata temu mieliśmy możliwość skończenia fajnego szkolenia, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego dla wielu osób, które były na tym szkoleniu. To było roczne szkolenie, zarówno online, jak i stacjonarne, offline w kilku krajach. No i mogliśmy przyswoić sobie ciekawą wiedzę, ale też różne zajęcia praktyczne były, które z doświadczenia powiem, że nie jednego kosztowało wiele emocji. Ci, którzy przeszli to szkolenie, to mniej więcej wiedzą, o czym mówię. Pewnie tutaj Janusz potwierdzi. Były różne emocje, bardzo skrajne. Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast mieliśmy okazję też być jednymi z pierwszych, którzy byli na działce, która służy dzisiaj budowie parku czy też centrum innowacji w Szarży. Pierwsze słupy powstawały na tej działce i my faktycznie byliśmy pierwszą wycieczką taką z zewnątrz. To też taki fajny przywilej. My mogliśmy spotkać się z panem Anatolijem Unickim, również z zarządem, z wieloma ludźmi, którzy są blisko panu Unickim, ale też tak tutaj widać, mogliśmy spotkać się z liderami, wielu liderów z całego świata. Było nas ponad 100 na tym szkoleniu. Tutaj na tym środkowym górnym zdjęciu widać między innymi 2 ambasadorów, liderów z Belgii. No i grupa, między innymi też Polska. Jeśli chodzi o program partnerski, on jest naprawdę bardzo przyjazny i bardzo prosty. Bonusy, które otrzymujemy z promowania, z zapraszania do tej wyjątkowej firmy i wielu z nas już wie, że jest to wyjątkowa firma, ponieważ tak naprawdę kiedy zaczynaliśmy 5 lat temu, niewiele było. Były pewne obietnice, pewne wizje, perspektywy realizacji, puste pole i na tym miało coś powstać. I naprawdę wtedy trzeba było być wizjonerem, aby uchwycić się mocno tej firmy i zacząć działać. Wiem, że bardzo wiele osób głęboko uwierzyło już jakieś ponad 5 lat temu panu Unickiemu, ludziom, którymi się otacza, i zainwestowali swoje pierwsze środki. Z perspektywy czasu widzimy, że dzisiaj firma rośnie w potężną korporację, spółkę, tak naprawdę holding składający się z wielu spółek.
tak naprawdę dzieje się to tylko dlatego, ponieważ chodzi o ochronę interesów zarówno inwestorów, jak i dóbr samej firmy, spółki, no i też perspektywy związane z potężnym rozwojem, jakie są w zanadrzu. Chodzi o to, żeby wszystko od strony prawnej było dobrze zorganizowane i również pieniądze, które wpływają do firmy na ten moment w formie tej crowdfundingowej, bo oczywiście nie mówię tutaj o projektach adresowych, o zamówieniach wstępnych i tak dalej, bo to są całkowicie niezależne pieniądze, które są przeznaczone na konkretny już cel. Natomiast my mówimy o tworzeniu certyfikacji projektu, który musi jak gdyby zostać guzik, to te pieniądze są faktycznie wydatkowane jak najlepiej. Często spółki, te, które są tworzone, one są tworzone w krajach, rajach podatkowych z tego względu, żeby jak najmniej kosztów związanych z pieniędzmi, które wpływają do firmy, trzeba było oddać fiskusowi czy osobom, no, firmom, rządowi, krótko mówiąc, a jak najwięcej pieniędzy mogło być wydanych faktycznie konkretnie na realizację całej technologii projektu. Jeśli chodzi o rejestrację z linku rejestracyjnego, który otrzymujemy od osoby, która nas zaprosiła do firmy, jeśli są tutaj nowe osoby, to oczywiście po takim webinarze zapraszam do tych osób, które Państwo zaprosili na dzisiejszy webinar. Po prostej rejestracji z linku referencyjnego otrzymujemy tak naprawdę fajne biuro z kilkunastoma językami, w tym oczywiście język polski. Mamy materiały przygotowane ze strony firmy, zarówno w formie 3D, cały ekotechnopark, jak i nie tylko. Mamy kilka linków dotyczących, to są linki strony, takie dosyć mocno rozbudowane, które są poświęcone zarówno inwestycji we firmie, jak i samej technologii, ale też jest taki uproszczony link, który kieruje nas bezpośrednio do formularza rejestracyjnego, który następnie po kilku danych potwierdzamy w mailu i kończymy taką rejestrację. Oczywiście po otworzeniu konta musimy w ustawieniach zweryfikować swój numer telefonu poprzez kod, wysyłanie kodu SMS-owego lub mailowego i następnie dokumenty. Najczęściej to będzie dowód osobisty, jeśli mówimy o Polsce. Jeśli jest to dowód osobisty z tych nieco wcześniej wydanych, gdzie jeszcze jest adres, to wystarczy wtedy dobry skan, prawa, lewa strona z tym adresem, który jest na dowodzie. I to wystarczy do zweryfikowania pozytywnego naszego konta. Jeżeli takiego adresu nie ma, no to po prostu ze swojej strony musimy dostarczyć jakikolwiek dokument, który potwierdzi adres zamieszkania. Bez względu na to, czy to będzie faktura za media, jakiś wyciąg z konta, czy ewentualnie na przykład z miasta lub gminy, zaświadczenie o zameldowaniu na przykład w określonym miejscu. Lub ewentualnie jakaś umowa czasowa zameldowania, zamieszkanie pod jakimś adresem. To już my sami zdecydujemy, jaki adres ma być tym adresem naszego zamieszkania. Oczywiście możemy te dane zmienić po wcześniejszym wysłaniu informacji do firmy, że określone dane konkretnie chcemy zmienić, ale o tym jeszcze nieco dalej powiem. Więc mamy wspaniałe narzędzia. Po rejestracji, to jest bardzo ważne, po rejestracji każdy powinien w zakładce dla partnerów odhaczyć regulamin. On składa się z 8 stron. Trzeba jak gdyby, nieważne czy tam czytamy, czy nie czytamy, po prostu musimy każdą stronę kliknąć, odkliknąć, odkliknąć, aż doprowadzi do samego końca. Rozumiem, zaznaczamy tak, ok. I wtedy pojawiają się dopiero nasze materiały do promowania, do polecania osobom, z którymi się spotykamy. To są właśnie te, między innymi te linki, które widzimy w programie naszym partnerskim, po lewej stronie w zakładce dla partnerów. Natomiast jeśli chodzi o program partnerski, on składa się z kilku takich, powiedzmy, ścieżek kariery, stopni kariery. Podstawa to jest partner. To jest fajne, że akurat firma tutaj nie wymusza na nas własnej inwestycji w momencie, kiedy chcemy podjąć współpracę. Czasami sytuacje losowe, życiowe, gdzie ktoś na dany moment sobie nie może pozwolić na jakąś inwestycję, chociaż $50 to nie jest jakaś duża
kwota, więc wydaje mi się, że gdzieś tam każdy może nawet tak pozwolić sobie na taką sumę, ale nawet gdyby ktoś nie zainwestował osobiście środków w danym momencie, może zacząć współpracę z firmą poprzez budowanie własnej organizacji i zostanie wynagrodzony już na samym początku po rejestracji do 4 poziomów, jeśli chodzi o program partnerski w głąb. I pierwszy poziom 15% takiego bonusa otrzymujemy z dokonanej inwestycji przez osoby, które zaprosiliśmy do firmy. Konsultant to jest partner, który zainwestował minimum, jak widzimy, $100. Zaprosił przynajmniej 2 osoby i każda z nich przynajmniej to $100 też również zainwestowała w firmie i wtedy mając jak gdyby łączną sumę inwestycji $300, mamy status konsultanta. Kolejny status w ścieżce kariery oczywiście to jest, zobaczę, czy mi się tu uda zamknąć tą część. A nie. Nowy pokój, więc jak jeszcze nie do końca opanowałem. Kolejny status to jest oczywiście status lidera. Lider to osoba, która osobiście zainwestowała minimum $200. Zaprosiła przynajmniej 3 osoby, z których każda zainwestowała nie mniej niż $200. I tak naprawdę w tym momencie, kiedy mamy na pierwszym poziomie łączną sumę naszej inwestycji plus partnerów, których zapraszamy, 2000, otrzymujemy status lidera. Kolejny status to status mastera. Tutaj powiedzmy zaczyna się delikatna, powiedzmy wyższa półka. Żeby ten status otrzymać, to już musimy faktycznie troszkę popracować, ponieważ musimy już mieć 3 liderów bezpośrednio zaproszonych, jak gdyby wykreowanych, którzy wykonali też pewną pracę, czyli mamy w zespole osoby nie tylko, które chciały zainwestować, bo często jest tak, że ktoś wchodzi do firmy, ponieważ ma gotówkę i chce ją dobrze zainwestować, więc jakąś tam część pieniędzy, które posiada, chce mieć w udziałach Skyward Community. I to wszystko. Nie, więc to nam przynosi pewien bonus, mamy osoby, ich przypis w jakiś tam sposób się liczy historycznie do naszej ścieżki kariery, ale na tym wszystko. Natomiast w momencie, kiedy pozyskujemy osoby do struktury, do naszej organizacji, osoby, które dalej chcą upowszechniać wiedzę na temat technologii kolei strunowej, Skyward Community, i budują też własne zespoły. Oczywiście prędzej czy później, czasami można to zrobić bardzo szybko, mamy pierwszych liderów w grupie, jeśli mamy ich przynajmniej 3, własna inwestycja w wysokości $1000, trzech liderów, którzy zainwestowali minimum 200, bo taki jest wymóg własnej inwestycji przy liderze, i na pierwszym poziomie łączna suma inwestycji z naszą wynosi 5000, no to wtedy uzyskujemy status mastera. Jak widzimy, oczywiście wynagrodzenie partnerskie, ono na pierwszym poziomie na ten moment się nie zwiększa, wynosi 15%, natomiast głębokość, strukturę sięgamy coraz dalej, czyli zwiększa się prowizja, czyli ten bonus na drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale sięgamy w tym wypadku już przy masterze do 9 poziomów w głąb. Status ekspert to status, to oczywiście poziom wyżej. Tutaj w tym wypadku warunek podstawowy musimy wykreować w swojej organizacji, bez względu na to, jak ona byłaby wielka, przynajmniej 3 masterów. Z tym, że z tą różnicą w stosunku do mastera kwalifikacji możemy mieć status ekspert otrzymać, kiedy uzyskamy, kiedy w strukturze mamy 2 masterów na pierwszym poziomie, czyli będą to partnerzy, których zaprosiliśmy osobiście. Natomiast trzeci może być w niezależnej nodze, czyli nie w tej, której już jest tych 2 masterów, w niezależnej nodze, tak jak widzimy na zdjęciu. Może to być master na 2., 3. czy 4. poziomie i wtedy ten warunek jest spełniony. Dodatkowym warunkiem jest osobista inwestycja w wysokości $5000,
Oczywiście jest to kwota w czasie narastająco. Ona się jak gdyby niweluje z miesiąca na miesiąc, tylko jest liczona historycznie. 5000 plus mamy trzech masterów. Każdy z takich masterów musi mieć też określoną kwotę inwestycji, jaka jest potrzebna przy statusie mastera. I co najważniejsze, łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie. W tym wypadku musi to być minimum 10 tysięcy. Kolejne poziomy sięgamy, jak widzimy, sięgamy w tym wypadku już do 20 poziomu. Otrzymujemy tak naprawdę bonus z pierwszego poziomu, taki jak widzimy na zdjęciu. Natomiast tutaj z ekspertem wiążą się po prostu dodatkowe jakieś takie bonusy, o których też za chwilę powiem. Top Expert i Sky Expert. To są ostatnie dwa poziomy w ścieżce kariery. Top Expert krótko. Mamy minimum trzech ekspertów. Dwóch musi być bezpośrednio. Trzeci, tak jak w wypadku eksperta, może być na drugim, trzecim, czwartym poziomie w niezależnej nodze. Tutaj widzimy, że musimy mieć oczywiście tych ekspertów. Każdy z nich musi spełniać te warunki, które wymagane są przy ekspercie. I to, co widzimy tutaj na zdjęciu, to pewna różnica doszła. Oprócz tego, że sięgamy tam 20 paru poziomów, jeśli chodzi o program partnerski, w głąb, to jedna rzecz. Dochodzi dodatkowy stały dochód. Oczywiście od obrotu miesięcznego. Jeśli ten obrót miesięczny wychodzi, troszeczkę powiększę, będzie nam łatwiej, wynosi od 5 tysięcy do 20 tysięcy w obrocie miesięcznym, to w tym wypadku od firmy dodatkowo, oprócz oczywiście bonusów z 24 poziomów, z pierwszego poziomu z partnerów bezpośrednich, plus oczywiście, o tym też za chwilę powiem, możemy dostać dodatkowe 3% z rat ze struktury z pierwszego poziomu. Jeśli one są narastające w danym miesiącu, jest ich więcej niż 5, 10, 20, to wtedy możemy dostać też wyższy bonus z pierwszego poziomu. I dodatkowy dostajemy bonus w danym miesiącu za obrót. Jeśli nasza struktura zrobi obrót 5, 10, 20 tysięcy, to możemy otrzymać od 500 do 1500 dodatkowego bonusu w postaci gotówki. Niezależnie od tego, ile zarobimy z całej organizacji, począwszy od pierwszego poziomu do 24, możemy mieć ten dodatkowy bonus. I przepraszam, przeleciało mi zdjęcie, ostatni slajd, jeśli chodzi o program partnerski Sky Expert. Sky Expert to czterech partnerów z te statusem Top Expert. Osobista inwestycja to minimum 20 tysięcy dolarów. Czterech partnerów, jak powiedziałem, ze statusem Top Expert. Dwóch bezpośrednio zaproszonych, dwóch na niezależnych nogach, w głębi struktury. Oczywiście może być to też również na pierwszym poziomie, byłoby to jak najbardziej wskazane. Natomiast mogą to być top eksperci naszych partnerów, których wcześniej zaprosiliśmy. No i zaprosili jakichś takich naprawdę kozaków, ludzi, którzy mocno pracują, działają, mają kontakty, budują i rozwijają się. No i wyprzedzili swoich tutaj, załóżmy, sponsorów. I uzyskali statusy top ekspertów, więc oni dają nam też kwalifikacje do Sky Experta. Warunek tych czterech top ekspertów: 20 tysięcy własna inwestycja, narastająco historycznie. Z pierwszego poziomu, z uwzględnieniem własnych inwestycji, inwestycja pierwsze pokolenie plus nasza inwestycja musi wynosić minimum 90 tysięcy. I wtedy możemy uzyskać status Sky Experta. Dodatkowy bonus z obrotu miesięcznego, on się mieści w przedziale, jeśli chodzi o ten status Sky Expert, 10 tysięcy i 30 tysięcy. Jeśli uzyskamy w danym miesiącu obrót naszej struktury 30 tysięcy, to dostajemy dodatkowy bonus w wysokości
2000 dolarów. Niezależnie od tego, jakie bonusy, jakie pieniądze zarobimy z całej struktury 24 poziomów, bez względu na to, jeśli chodzi o pierwszy poziom, czy też kolejne, mamy 2000 ze strony firmy, takiego dodatkowego zastrzyku gotówki przy tym statusie Sky Expert. Teraz krótka informacja. Tutaj może ten plik przesuniemy, ponieważ jeszcze sporo mamy slajdów. Krótko, ten slajd dobrze znamy, jeśli jesteśmy na konferencjach, webinarach, to wiemy, że on zwraca uwagę na dodatkowy bonus ze struktury z pierwszego poziomu. Jeszcze na pierwszym poziomie mamy 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 i więcej osób i w danym miesiącu nasi partnerzy spłacają raty, albo płacą pakiet jednorazowo, albo spłacają raty co miesiąc, bo wzięli na przykład na 10, teraz można na 5 rat wziąć pakiet, to w danym miesiącu narastająco, jeśli tych rat będzie więcej niż 5, 10 lub 20, to możemy otrzymać bonus z pierwszego poziomu nawet 18%. I to, co należy zaznaczyć, jeśli przekroczymy tych rat z pierwszego poziomu 20, to firma wypłaci nam za każdą ratę, nawet jeśli nam wypłaciła pierwszego dnia danego miesiąca 15% za jakąś tam ratę, to w momencie, kiedy przekroczyliśmy to 5, 10 lub 20 rat, wyrównuje nam firma prowizję do pierwszej raty uzyskanej na przykład na początku miesiąca. Czyli łącznie tak naprawdę, jeśli przekroczymy 20 rat w danym miesiącu, to za każdą ratę w strukturze na pierwszym poziomie dostaniemy 18% bonusu. I o to warto walczyć. Do tego zachęcam wszystkie osoby, z którymi współpracuję, bo to jest dodatkowe 3% naszego wynagrodzenia. Nasi partnerzy i tak płacą ratę, jeśli mają udziały i chcą mieć udziały. Natomiast mając ich w danym miesiącu określoną liczbę, po prostu bonus jest wyższy. Krótka informacja. Tutaj się nic nie zmieniło, nawet po tej zmianie dyskonta, które nastąpiło niedawno. Wiemy, że minimalna kwota inwestycji to jest nadal 50 dolarów. Minimalna kwota wypłaty przez różne kanały, czy to na kartę, czy to na dowolną kryptowalutę, 30 dolarów. I ostatnie 24 poziomy, program partnerski, który warto podkreślić. No i każdy tak naprawdę z nas nie ma żadnych ograniczeń, firma nie nakłada żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę partnerów. Tak naprawdę może nas ograniczać tylko nasza wyobraźnia. No i pracowitość mniejsza pracowitość. To, że jesteśmy dzisiaj na tym webinarze, to znaczy, że chcemy pracować, bo poświęcamy swój cenny czas, często nawet jako liderzy, na materiały, które w wielu wypadkach już znamy. Ale liczymy też, że gdzieś tam uzyskamy pewną nową informację, czasami przemyślenia nasze osobiste, które nie są oczywiście informacjami jak gdyby ze strony firmy, ale do osobistych przemyśleń każdy ma prawo. O tym dzisiaj też mówiłem z jednym partnerem. Mamy pewne materiały, pewne newsy, które firma nam wysyła, pewne filmy, które się pokazują, reportaże. Dużo w tej chwili, coraz głośniej się mówi o nas, jeśli chodzi o telewizję różnego rodzaju, znane telewizje, takie jak CNN i nie tylko, coraz bardziej się rozpisują o nas. Natomiast ja każdego zapewniam, żebyśmy poczekali jeszcze spokojnie, cierpliwie 5-6 miesięcy. Nie będzie się tylko pisać, ale będzie się trąbić o naszej firmie. I to tak naprawdę z każdej strony, gdzie ucho nastawimy, to będziemy słyszeć Skyward Community i transport strunowy. Tutaj krótko. Od poziomu mistrza mamy pewne dodatkowe bonusy, powiedzmy takie wyróżnienie, dodatkowe wynagrodzenie. Przy mistrzu może to nie ma nic specjalnego, ponieważ jest to długopis jakiś tam firmowy, ale przy kolejnych poziomach, przy ekspercie, top ekspercie i sky ekspercie, no to są po prostu dodatkowe pieniądze. Firma mówi tak, można sobie przeznaczyć, tutaj oczywiście obrazek mówi o smartfonie, o jakichś tam jeszcze innych rzeczach, ale firma nam wypłaca w postaci gotówki. Czyli w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania statusu
na przykład ekspert, uzyskujemy na nasze konto dodatkowy bonus, pojawia się na naszym koncie zaksięgowany, odpowiednio zaksięgowany w wysokości $500. W momencie, kiedy uzyskamy status top eksperta, to jednorazowo uzyskujemy taką, powiedzmy, premię od firmy w wysokości $1500 i przy Sky Ekspercie jest to $2000. Tutaj jest, jak powiedziałem, nasza grupa polska, która byliśmy w Dubaju, bardzo piękny hotel, finansowany tak naprawdę ze środków firmy. Firma naprawdę postawiła się i pobyt na tym szkoleniu to było coś wyjątkowego. Tutaj panią Natalię, no, myślałem, że to jest długopis, a to jest jakieś dziwne coś. To jest chyba... Może. Panią Natalię znamy wszyscy. Przepraszam, że tak w kółku akurat zaznaczyłem, ale to jest osoba, która, powiedzmy, jest kuratorem na teren całej Polski. Ma dużo często informacji takich, których wielu z nas nawet nie ma, więc też warto tutaj utrzymać dobry kontakt tutaj z panią Natalią. Tu mamy też jedną z dyrektorów firmy, zarządu. No i tutaj mamy, pewnie tego pana znamy z różnych filmików na YouTube i tutaj tą panią, to są liderzy, ambasadorzy, między innymi z Belgii. No i reszta grupa polska, która brała udział właśnie w tym szkoleniu. Zawsze zachęcam do tego, żebyśmy pobrali sobie aplikację w naszych biurach. Warto ją po prostu mieć, tą ikonkę i możliwość logowania się bardzo szybkiego poprzez aplikację mobilną. Teraz krótko na temat pakietów. One oczywiście są w tej postaci, której widzimy. Pomniejszone zostały tam o kilka procent po ostatniej zmianie dyskonta. Ja zachęcam oczywiście każdego do tego, żeby w miarę możliwości oczywiście dokupować sobie te udziały, zarówno z zarobionych środków, ja tak robiłem przez tych 5 lat, bo te środki, które ilość udziałów, które posiadam, osobiście nie byłbym w stanie wyłożyć gotówki na to. Na przykład dzisiaj małe szanse, jeśli chodzi o tą ilość udziałów. Natomiast mam kilkakrotnie więcej udziałów niż planowałem to mieć w 2016, jeśli chodzi o wizje, które gdzieś tam posiadałem, związane z ilością udziałów i marzeniami. Więc systematyczność, pracowitość pozwala osiągnąć w tej firmie bardzo dużo. I nie tyle co ja, bo tutaj to nie jest jakiś szczególny wyczynem. Są osoby, które wiem, że mają udziałów zakładowych dużo, dużo więcej. Każdy z nas może mieć też ich bardzo dużo. Także tutaj do tego zachęcam, żeby systematycznie dokupować, zastanawiać się, czy dany pakiet faktycznie, no, czy nie warto w danym momencie jeszcze czegoś kupić. I te pakiety oczywiście one są bardzo różne. Na przykład tutaj ten pakiet InnoTrans, on jest bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ składa się jak gdyby z 3 pakietów. I każdy kupiony pakiet w krótkim czasie, jeden za drugim, pozwala nam uzyskać wyższe dyskonto i wyższą ilość udziałów. Natomiast te tak zwane obrazki razy 1,5 czy razy 2, czasami jest ich 3 razy 2, czy tam jeszcze inne znaczenia. Zresztą w tych kolejnych slajdach to będzie widać. Widzimy, że przy dużym pakiecie, na przykład 50 tysiącach w 5 ratach, dostajemy 3 kupony, które upoważniają nas do uzyskania w danym pakiecie 100% więcej udziałów. Są to jak gdyby premiowane kupony, które firma nam daje w momencie, kiedy kupujemy pakiet przynajmniej od 1000 wzwyż, jeśli chodzi o kwotę jednorazową lub oczywiście w ratach. Tutaj mamy przy jednym chyba, przy tym mniejszym mamy też, ale to są 50% ilości udziału w stosunku do standardowej obecnie oferty. Ci, którzy są we firmie od 4-5 lat, to wiedzą, że ta ilość udziałów
Ona się bardzo skurczyła, jeśli chodzi o ofertę, szerokość oferty. Czyli ta ilość udziału się zmniejsza, bardzo się mocno zmniejsza. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wiemy, że tak naprawdę dyskonto ci, którzy kupowali w 2016 roku, a obecnie, no to często jest to dyskonto 400, 600, 800%. Czyli taka różnica nastąpiła przez ten czas, jeśli chodzi o ilość uzyskanych udziałów. I oczywiście ta kapitalizacja, o której mówił pan Junicki w jednym z wywiadów, ona będzie bardzo szybko rosła. Jeszcze w tym roku zacznie bardzo szybko rosnąć. Pan Junicki w wywiadzie ostatnio powiedział, że kapitalizacja już rozpoczęła się i ona zaczyna rosnąć. Natomiast będzie rosła z każdym miesiącem bardzo szybko, w momencie, kiedy powstaną pierwsze projekty adresowe, a to ma się zdać w najbliższych miesiącach. Tutaj jeszcze zdjęcie związane z różnymi promocjami w okresie tych kilku lat. Wiemy, ci partnerzy, którzy działają dłużej w firmie, wiedzą, że były tam różne akcje związane z zalesianiem czy sadzeniem drzew owocowych na terenie ekotechnoparku w Marinomorce, tam koło Mińska, gdzie jest pierwszy ekotechnopark, i każdy, kupując dany pakiet, mógł otrzymać niejako własne drzewko, kupić sobie, które zostało zasadzone. Niektórzy sadzili osobiście, a niektórzy po prostu w imieniu inwestorów zostały te drzewa zasadzone. One są opatrzone, każde z tych drzew, w numery GPS, lokalizację, i tak naprawdę po GPS-ie każdy może po prostu to drzewo znaleźć, będąc na miejscu w ekotechnoparku. Także tutaj akurat była okazja, o tym już wspominałem. Między nimi mam ładną jabłonkę, jeśli można się pocieszyć, oprócz oczywiście tych udziałów. I przez ten okres, oczywiście kilku lat, zarówno wartość udziałów, jeśli chodzi o dyskonto, naprawdę sporo poszła już, jak i ta jabłonka, która ładnie rośnie i przynosi owoce. Powstał też między innymi oczywiście muzeum w Marinomorce, i wiemy, że to muzeum ma cały sufit z nazwisk, imion i nazwisk partnerów z całego świata, którzy kupili w określonym czasie pakiety inwestycyjne. No i w jakiś tam sposób firma postanowiła upamiętnić tych inwestorów poprzez następne lata, być może naście lat, dziesiątki lat, jeśli chodzi o ekotechnopark, który będzie zawsze miejscem zwiedzania, gdzie powstawała ta technologia. No, te nasze imiona, nazwiska są utrwalone, powiedzmy, a niektórych to oczywiście ma jakieś tam wymierne znaczenie. Tutaj krótka informacja, jeśli chodzi o nasze biura, zakładka dane osobowe. Między innymi jest taka zakładka jak spadkobierca. Niektóre osoby pytają się mnie, jeśli chodzi o sprawy związane takie typowo prawne. Oczywiście ja często odsyłam do osób specjalizujących się w sprawach spadkowych, jakichś notariuszy czy jakieś osoby odpowiednio upoważnione do tego, ponieważ nie jestem tak, gdyby tutaj uważnie do tego, żeby komuś mówić o jakichś szczegółach spadkowych. Natomiast każdy z nas, mając udziały, może zapisać je dowolnej osobie lub dowolnym osobom na naszym biurze. Dobrze jest mieć wpisane po prostu, i wtedy nie ma bitwy, gdyby czasem nas zabrakło. Oczywiście pod warunkiem, że dana osoba oczywiście będzie wiedziała, że dobrze jej życzyliśmy, chcieliśmy, żeby ewentualnie ktoś te udziały po nas miał, czy to dzieci, czy ewentualnie ktoś z rodziny. Na stronie również są dodatkowe zabezpieczenia. Do tego oczywiście zachęcam co miesiąc każdego. Mamy między innymi sześciocyfrowy kod, to jest ten kod aplikacji Google, gdzie możemy sobie uruchomić, dodatkowo zabezpieczyć swoje konta dostępem do naszych kont. Oprócz hasła mamy właśnie takie zabezpieczenie. Mamy również czat online. Ten czat online jest taki ptaszek, taka chmurka na dole, w prawym dolnym narożniku, i każdy może na żywo, właściwie 24 godziny na dobę, pisać. Ostatnio pojawił się, między innymi już też wspominałem, 6 lipca, że pojawił się konsultant, który mówi w języku polskim,
więc oczywiście, lub pisze w języku polskim, więc też łatwo się porozumieć i warto to wykorzystywać. Takie zdjęcie nam potrzebne jest wtedy, kiedy byśmy potrzebowali albo uzyskać dostęp do naszego konta, ponieważ gdzieś tam zgubiliśmy na przykład właśnie Google Identification, ten cały dostęp do naszego konta poprzez ten kilkucyfrowy kod. Na przykład komórka nam wysiadła, ktoś nam ukradł i nie mamy dostępu do konta, nie zapisaliśmy kodu kreskowego, tego kodu QR, ani kodu cyfrowego, który pozwoliłby nam w prosty sposób odzyskać daną aplikację w tych ustawieniach naszych w dowolnym aparacie w telefonie, gdzie byśmy grali od nowa tą aplikację. No i wtedy, jak nie mamy dostępu do tego, no to takie zdjęcie, zazwyczaj jest to SwiftFocia. Najlepiej powiem tak, nie róbmy sobie sami SwiftFocia, tylko pozwólmy, żeby ktoś osobiście zrobił nam tą stroną aparatu z lepszą rozdzielczością. Zrobił nam zdjęcie blisko twarzy, tak jak widzimy tu na tym obrazku. Na kartce zwykłej białej A4 wpisujemy imię, nazwisko, bieżącą datę, na przykład SWC, a w drugiej ręce trzymamy dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty. I taka SwiftFocia kartka z naszymi danymi, z datą plus dowodem osobistym jest dokumentem, który będzie potrzebny za każdym razem, kiedy będziemy chcieli zmienić jakieś dane osobowe, które są sztywno wpisane w naszym biurze, czy na przykład uzyskać dostęp do konta, czy jeszcze inne rzeczy uzyskać, by się zidentyfikować. Firma będzie prosiła między innymi o taki dokument. Krótka informacja, jeśli chodzi o to, w czym bierzemy udział jako firma. O tym już wspominałem, to już jest jak gdyby news z zeszłego miesiąca. Będziemy brać udział w Expo w Dubaju. Jest to bardzo duże wydarzenie, trwające pół roku. A dlaczego jest to wyjątkowe wydarzenie? Dlatego, że po pierwsze, ono się rozpocznie zaraz tam na początku października i będzie trwać do marca. Na takie expo przyjeżdżają przedstawiciele władz z całego świata. Osoby często decyzyjne, potężni inwestorzy, osoby decyzyjne, jeśli chodzi o potężne jakieś tam fundusze inwestycyjne, osoby z ramienia premierów, osób, które też mogą podejmować decyzje w związku z nowymi budowami, rozwojem. I co się dzieje? O tym też za chwilę powiem. W ciągu pół roku najbliższego, począwszy właśnie od października do marca, w naszej firmie będzie się działo bardzo dużo. Po pierwsze, zostaną skończone tory 2,5-kilometrowe, dwa tory takie, na których będą śmigać, między innymi będzie test szybkości taboru miejskiego plus dodatkowo kontenery na sztywnym torze. To wszystko będzie przetestowane i to jest potrzebne do tego, żeby rozpoczęło się to, na co czekamy od kilku lat. Rozpoczęcie, i to bardzo szybkim tempem, rozpoczęcie budowy komercyjnych projektów, które rozpoczną się jeszcze tak naprawdę w tym roku, najprawdopodobniej właśnie od października. I mówi się już w różnych kuluarach, mówi się w różnych źródłach, w prasie, w różnych nagraniach, poprzez dziennikarzy, poprzez wywiady związane, raczej wykonane z osobami decyzyjnymi, i padały różne już tam projekty typu 20 km, 6 km, 130 km i kilka jeszcze innych projektów, które są właściwie już przygotowane do tego, żeby zacząć z wielką parą budować. Wyobraźmy sobie, pierwsze projekty adresowe mają powstać jeszcze w tym roku. Jeśli firmie uda się oczywiście wywiązać czasowo, a głównie ma to związek z tymi dwoma torami 2,5-kilometrowymi, na których ostatnie testy będą przechodzić nasza technologia, i powstaną pierwsze projekty adresowe jeszcze w tym roku, pamiętajmy, Expo w Dubaju trwa od października do marca przyszłego roku. Więc zarówno osoby decyzyjne, premierzy, osoby, które naprawdę mogą wyłożyć duży kapitał, będą mogły bez problemu podczas pobytu w Dubaju przejechać się kilkanaście kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów
do szarży i zobaczyć nasz ekotechnopark, jak się rozwija, a będzie się działo dużo w ciągu tych najbliższych kilku, trzech, czterech miesięcy. To jest jedna rzecz. Ale powstaną też pierwsze trasy adresowe. Jedna, o jednej się mówi między innymi blisko właśnie szarży, najprawdopodobniej. Chociażby taki krótki 6-kilometrowy odcinek. No i też będzie, osoby takie będą mogły już kupić sobie normalny bilet, przejechać się, zobaczyć, w jakich warunkach to wszystko wygląda, na jakiej wysokości, jak te rozwiązania wszystkie są wykonane przez naszą firmę. No i czas na odpowiednie decyzje, odpowiednie umowy, które zapewne zostaną podpisane, jestem zresztą o tym przekonany. Więc to Expo naprawdę w fajnym okresie się odbędzie, ponieważ firma będzie wdrażać zarówno kończyć testy, takie już docelowe, jeśli chodzi o transport, oczywiście ten miejski i towarowy. Jeśli chodzi o szybki, to on tam troszeczkę w dłuższej perspektywie, jeśli chodzi o ostatnie testy, są związane z tym torem 20-parokilometrowym, który będzie wkrótce rozpoczęcie budowy, ale tutaj niezależnie będą powstawać już komercyjne trasy, które czekają. Pierwsze jeszcze w tym roku. I skąd wiemy, że pierwsze jeszcze w tym roku? No między innymi z wypowiedzi najważniejszej osoby we firmie. Można byłoby tutaj jak gdyby trzymać się mocno osób, jak gdyby języka różnych liderów, że ktoś tam nam obiecał i tak dalej. Często to były jakieś takie na wyraz obietnice. Nie mówię, że to nie było w dobrej wierze, ale gdzieś tam obietnice oparte, trudno powiedzieć na czym. Natomiast tutaj pan Junicki w jednym wywiadzie, dobrze wiemy, z maja tego roku mówi, w Emiratach wybudowano już ten tor 400-metrowy, o których trąbi się w mediach i to w wielu mediach, ale dalej mówi się również o, pan Junicki mówi o dwóch torach 2,5-kilometrowych do testów, które tak naprawdę są w toku budowy, a zakończenie ma być właśnie w październiku. I wtedy rozpocznie się cały etap związany z budową komercyjną. A skąd to wiemy? Z kolejnej wypowiedzi pana Junickiego. Pan Junicki mówi tak. Poważna kapitalizacja zacznie się, gdy zbudujemy określone trasy. Jestem pewien, że stanie się to jeszcze w tym roku. I to jest pana, wypowiedź pana Junickiego. Tutaj więc nie bierzemy jakichś fusów, nie mówimy o wróżeniu z fusów, tylko mówimy o konkretnej wypowiedzi człowieka, który wie na czym stoi i wie na jakim etapie jesteśmy rozwoju. Więc to są bardzo ważne informacje dla nas. O tym też już mówiłem, bo tutaj jeden z dyrektorów spółki mówi coś takiego. Jesteśmy w stanie zrealizować pierwsze zlecenia i projekty w naszym zakładzie. Oczywiście będziemy musieli rekrutować ludzi na drugą, trzecią, zmianę i tak dalej, ale mamy wystarczające kompetencje, aby przejść do produkcji seryjnej. To już się dzieje w tym momencie. To się pokrywa z wszystkim tym, co pan Junicki też wcześniej mówił, o czym się wypowiadał. Tutaj pojawiają się oczywiście różne reportaże, jak gdyby media zaczynają się rozpisywać, a również różnego rodzaju gazety. Ja sobie pozwolę za chwilę na udostępnienie ekranu i pokazanie w sumie kilku mediów, które w ostatnim czasie o nas pisały. Było to przynajmniej chyba z 6 amerykańskich telewizji, była i rumuńska, niemiecka i jeszcze wiele innych arabskich też telewizji zaczynają rozgłaszać, co się dzieje w szarży, jaka budowa, jakie perspektywy, jakie możliwości daje ten biznes. Także na ten temat możemy przeczytać w naszych newsach. Tutaj padł jedna informacja o budowie 24-kilometrowej w jednym z reportaży, z wywiadów w tym mieście. Tak naprawdę to jest mniej więcej 2 godziny jazdy, 150 km od Dubaju. Właściwie chyba zaznaczyłem od szarży, bo Dubaj tutaj mniej więcej w tym miejscu, blisko Palmy na wodzie, jakieś 30 km, natomiast mamy szarżę,
A tu mamy to miasto, gdzie ma być wybudowany ten odcinek 24-kilometrowy. I o tym też się już mówi w wywiadach. Te informacje są przekazywane dziennikarzom. Więc to są już te informacje, o których tak naprawdę firma może zacząć gdzieś tam mówić. W większości wypadków, w 99%, zobowiązują ich klauzule o poufności i niestety usta zamknięte i nie możemy i nikt nie może wiele nic powiedzieć, choćby chciał trąbić na prawo i lewo i powiedzieć, z kim współpracujemy i z kim będziemy działać i budować. No to niestety klauzule o poufności, tak często w bankach, zobowiązują do zachowania tajemnicy. Natomiast tam, gdzie faktycznie gdzieś już pozwolono zapalone zielone światło, no to gdzieś te rąbki tajemnicy informacji wyciekają i pojawiają się w prasie. Tutaj dostała informacja, ostatnio pojawiła się. Oczywiście ja tylko zrobię tutaj krótki, dosłownie zwrócę uwagę, dosłownie bardzo krótko, w żadne szczegóły nie będę wchodził. O nowym tokenie SWS. Ten token będzie jak gdyby wspierał, czyli finanse, które będą jak gdyby zbierane ze sprzedaży tokenów i później kapitalizacji tych tokenów, będą przeznaczone między innymi na całą infrastrukturę, która będzie powstawała przy naszej technologii. Oczywiście w jakiś tam sposób będzie to połączone również z tym tokenem, który już mamy, SWG, ale to w dalszej perspektywie czasu dowiemy się. Właściwie gdybyśmy znaleźli ten news, to był news z początku lipca, to byśmy dowiedzieli się między innymi tutaj, jakie kierunki będą finansowane właśnie ze zbierania właśnie funduszy poprzez sprzedaż tego tokena. To jest cała infrastruktura, bo jak przejdziemy do kolejnych zdjęć, już jest strona, oczywiście na ten moment jeszcze nie można tych tokenów nabyć, natomiast jest to cała infrastruktura. To jest ta infrastruktura, która ma związek z całą naszą technologią. Mówimy o transporcie Unicki, mówimy o infrastrukturze, czyli to wszystko, całe zagospodarowanie terenu związane z naszą technologią. Miasta liniowe, wiemy o tych miastach, że powstawać potężne, piękne budynki, takie są plany, i one połączone będą właśnie z turnami. Prawdopodobnie tymi miękkimi lub półsztywnymi połączone będą te budynki. Różne gleby, ekodomy, zielona energia, to wszystko będzie wspierane. Między innymi taki jest plan poprzez ten token, który gdzieś tam firma krótką informację zamieściła. Tu mamy też informację najnowszą z wczorajszego newsa. Też Skyway został przedstawiony w telewizji rumuńskiej, amerykańskiej. Oczywiście tych telewizji było więcej. Ja już o tych newsach, o telewizji rumuńskiej, amerykańskiej mówiłem chyba z tydzień temu. Natomiast wczoraj ukazał się news na ten temat w naszych biurach. Jeśli ktoś nie miał okazji jeszcze się zapoznać, to zapraszam do tego, żeby się zapoznać, bo tam są odnośniki w tym artykule do właśnie tej telewizji. Tutaj zwrócono uwagę między innymi, czemu poświęcono te artykuły, jeśli chodzi o telewizję rumuńską, czy też o telewizję amerykańską. I tutaj widzimy, że w samej telewizji amerykańskiej przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kanałów minimum, oczywiście, o których firma tutaj wspomina, poruszyło temat naszej technologii. Więc temat jest naprawdę bardzo ciekawy. Tutaj w perspektywie, jak firma podaje na końcu, że takie wieści po raz kolejny potwierdzają globalny charakter projektu Skyway, który w przyszłości będzie rozwijać się nie tylko na Bliskim Wschodzie, w Europie, ale także właśnie w USA. Bo w USA, mówimy o Trump, zaczyna trąbić się w różnej prasie. Mówi się, że robi się dosyć głośno, natomiast jestem przekonany, że dużo, dużo głośniej będzie. Zapewniam Państwa, między innymi od października do końca roku, kiedy rozpoczną się budowy komercyjne i zakończą się testy na tych dwóch odcinkach 2,5-kilometrowych. Ja tutaj jeszcze sobie pozwolę, jeśli mi się uda, oczywiście na tym nowym pokoju. Chyba tutaj trzeba wyłączyć. A można zrobić udostępnienie ekranu. Chyba tak, widzę, że tak. Udostępnij ekran.
Dokładnie chyba jest. I między innymi jest tutaj chociażby ten reportaż z telewizji rumuńskiej. Może krótką migawkę puszczę. Atât pasageri cât și mărfuri în timp record cu emisii de carbon reduse. Capsulele ar putea atinge o viteză de până la 500 de km pe oră. Więc widzimy, że się dzieje. System de transport mai verde, mai ieftin, mai sigur și mai confortabil. Widzimy, że te 2,5 kilometrowe, może zatrzymam. Tu po prawej stronie na filmie widzimy bardzo dużo tych supów, które powstają. To są właśnie te za chwilę będą robione zabudowa i będą, tak powiedziałem, w październiku mają być ukończone, mają być testy na 2,5-kilometrowych odcinkach, zarówno tym sztywnym, jak i bardziej miękkim, tego taboru miejskiego, no i kontenerów. I wtedy faktycznie rozpocznie się ta komercyjna budowa. Companiei U-Sky, care a început testarea primelor prototipuri în orașul Saja, situat la 30 de km de Dubai. Sunt practic niște capsule suspendate de pasageri. To jest jeden z reportaży. Drugi to oczywiście ten, chociażby w CNN w ostatnim czasie. Kolejny, może trzeci też pokażę. To jest też jedna z najprawdopodobniej telewizji chyba indyjskich. Albo arabski, choć nie jestem pewien, jest tu nikogo wprowadzić błąd. Ale to jedne z tych z mediów też, które w ostatnim czasie się pokazały. Dokładnie. To są tak naprawdę, to jest dosłownie malutki wyrywek tego, co w tej chwili się we firmie dzieje. Mogliśmy zobaczyć, ale możemy zobaczyć w naszych newsach więcej tych filmów. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach, właśnie w tym roku, będzie się działo bardzo dużo. Więc tak naprawdę doczekaliśmy się czasu, w którym każdy z nas będzie widział, jak firma faktycznie realizuje od podstaw coś, co powstawało tak naprawdę od zera, zacznie po prostu, będzie jak gdyby realizowane już w życiu, czyli będzie miało wpływ na nasze życie, zarówno to finansowe, jak i pewną satysfakcję, którą będziemy mieć, ale również dla ludzi, którzy czekają właśnie, oczekują takiego transportu, który pozwoliłby wiele miast, wiele portów, wiele portów lotniczych, wiele portów morskich rozkorkować, odpowiednio zadbać o ten przewóz, transport, i tutaj my faktycznie jesteśmy w stanie to rozwiązać, ten problem, więc będziemy świadkami w najbliższych miesiącach, najbliższych latach tego, co się będzie działo na naszych oczach. Cieszę się, że w tym kierunku to wszystko idzie. Ja zachęcam do tego, żebyśmy faktycznie dalej rozwijali, upowszechniali wiedzę. Bardzo ważna informacja, uważam, ja osobiście to robię. Jeśli mamy dostęp do chociażby różnych portali społecznościowych, nie będę już teraz wymieniał może nazw, znanych nam portale społecznościowe, na których często widzimy różne newsy z filmami, nawet partnerów klejają po prostu na temat Skyward Community, to ja po prostu zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy bezinteresownie po prostu polub, jeszcze raz polub, każdą taką informację, ponieważ każde nasze polubienie, czy to na Twitterze, czy jeszcze na innych portalach społecznościowych, powoduje, że informacja automatycznie wyświetla się w naszych kontaktach. Jeśli zależy nam na upowszechnianiu tej wiedzy, to jest to jeden ze sposobów. Dlatego was, drodzy Państwo, wszystkich zachęcam. Ze swojej strony właściwie to koniec, jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację. Dziękuję za wytrwanie
ze mną. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć. Jeśli jakieś pytania są w tej chwili związane z chociażby z dzisiejszą prezentacją, to myślę, że ten moment jest na to, żeby ewentualnie na czacie napisać i postaram się, jeśli będę znał odpowiedź na dane pytanie, postaram się odpowiedzieć od razu, a jeśli nie, no to być może na następnym spotkaniu. Więc proszę napisać jakieś pytania, jeśli takie się pojawiają. Widzę, że chyba pytań nie ma, więc ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą prezentację. Gdyby takie pytania się pojawiły, to zawsze zapraszam do prywatnie napisać na Skype'a, ewentualnie na kolejnej prezentacji takie pytania zadać. Kolejna prezentacja dotycząca oczywiście programu partnerskiego, jakieś nowości, które będą się pojawiać, a wierzę, że w najbliższych tygodniach będzie ich coraz więcej. Oczywiście pojawią się informacje z mojej strony na początku sierpnia, taki drugi miesiąc letnich wakacji. Do tego, do czego Was, drodzy Państwo, zachęcam i zapraszam na najbliższe webinary. Daty też wcześniej postaram się podać z większym wyprzedzeniem, niż to miało miejsce chociażby dzisiaj. Także jeszcze raz.